17 marca, godzina 12.30, minus 6 stopni w cieniu, w słońcu trochę cieplej. Ale jedzie węglem. Widzicie, jaki wiaterek fajny? Tak wieje, że praktycznie nie trzeba będzie pedałować. Ale ciężko będzie wrócić. Teraz chyba ulica. No brawo, brawo. Brawo. Czasami to mam wrażenie, jak jadę ulicą, że człowiek ubiera jakąś czapkę niewidkę. Wracam na chodnik, bo to strach po prostu. No jest nieźle. Prędkość 32 na godzinę, bez żadnego zmęczenia, leciusieńko sobie pedałując. Okej, jestem w Trzcińcu. O. Cześć. Ja z czapką, bo inaczej bym uszy z podłogi zbierał, nie? No, dzisiaj to tak konkretnie wieje. Czyli co, sami jedziemy? Tak. Jedziemy do Łapiszyna zobaczyć tamtejszy pump track. Przejeżdżamy pod obwodnicą. I teraz w lewo. No, droga nam się skończyła. Dobra, próbujemy na przełaj, bo nas nawigacja nas wprowadziła w las. Znaczy, o ile przez las to się tu wszędzie przedrzemy, to o to się nie boję. Bardziej raczej o to, że jak będziemy przez jakieś mokradła czy kanał notecki, gdzie są przejazdy. No jest błotko, ale na szczęście zamarznięte. Pewnie wszędzie zamarznięte. Ups. Okiem, opłodzenie przyszło zbyt szybko. O, słyszycie jak wieje? To jest próbka tego, co nas będzie czekać, jak będziemy wracać. O, z wiatrem to zupełnie inna jazda. Tu miała być droga jakaś w tamtą stronę. Ale jak tam jakiś samochód jest, to znaczy się, że jest droga. Ale czekaj, czekaj, bo ten samochód to wygląda jak tutaj zimowo. Proszę. Ci goście to nie chcieli chyba przykozaczyć tym samochodem, mi się wydaje, bo oni jakieś deski tam wpychają pod samochód. Żeby wyjechać. Aha. Nie przewidzieli, że to jednak nie jest 4x4. Jeździłeś kiedyś na pump trucku? Nie. Ja też nie. Więc zawsze musi być ten pierwszy raz. No trochę bieda, że w Bydgoszczy nie ma. Miasto blisko 400 tysięcy ludzi. I dlatego jedziemy do Łabiszyna. Zobaczyć, jak się na takim czymś jeździ. Już pól chyba nie będzie gorszych. O, tu już kiedyś jechałem. Obok jest druga śluza i woda sobie tam przepływa swobodnie. O, ładnie wieje, aż rowery spadają. Czyli twój lżejszy, mój za ciężki. Dobra, teraz się nie powinien przewrócić. Uważaj, pies. Właśnie mi pod nogi wlazł. Jeszcze jedna śluza. Łańcuch skrzypi, ale jest usypiony. Chyba trzeba będzie go umyć po powrocie do domu w końcu. Dotarliśmy do Łabiszyna, ale tu też śmierdzi, też kopcą wszyscy. Dobrze, że jest wiatr, byłoby jeszcze gorzej bez wiatru. I szukamy pump tracka. Zobaczymy, gdzie to jest. Przepraszam, czy tu jest gdzieś taki tor dla rowerów? Kojarzy pan może? Tam jest? Dzięki. A co to jeszcze? Cyrk tutaj jest? Ale fajne. Nie no, bomba. Niech się najpierw nauczę coś jeździć. Ale maleńki ten tor. Myślałem, że będzie większy. Ja mam wrażenie, że mój rower jest do tego za duży.
Dziwnie mi się w zakręty wchodzi. No bo to się na takim czymś chyba na BMX-ach jeździ, nie? Czy na pewnie tak. Baton mi zamarzł. Żebyśmy my coś takiego mieli za dzieciaka, to po prostu bylibyśmy przeszczęśliwi. A teraz zobaczcie, piękna pogoda, słońce, nie ma nikogo. Dwóch gości z Bydgoszczy przyjeżdża pobawić się na pump trucku. No w Bydgoszczy nawet takiego kawałka nie ma. Wcale się tak prosto nie jeździ, jakby się wydawało. Wiatr przeszkadza. Gęsi lecą. Duży klucz. Zdjąłem plecak, zobaczymy jak się jeździ bez plecaka. O, jak lekko. Udało się bez pedałowania. Można się tu całkiem fajnie ujechać na tym torze. Tylko żebyśmy jeszcze mieli siłę wrócić, bo przecież my tutaj prawie 30 km musieliśmy zrobić w jedną stronę, żeby się na pump tracku pobawić. Już mnie zaczyna to nudzić. Takie monotonne to dosyć jest. Jeździmy tu ile dopiero? Z 15 minut. Wiatr zawiewa. Chce mnie zrzucić. Fajnie się jeździło, tylko trochę nudno tak w kółko. No teraz to nas wiatr wykończy z powrotem. Będzie masakra. Noteć. Opuszczamy Łabiszyn i jeszcze raz nad Notecią. I lewo. Na północ. Dojechaliśmy do kanału Noteckiego teraz. Dobra, musimy się dostać na drugą stronę. Hej, hop. O, nawet schodki są. Wolę sobie takim tutaj boczkiem przejechać niż z samochodami. Mijają na gazetę. Ja mam wrażenie, że wiesz to, że jak siadam na rower i jadę ulicą, to takie mam wrażenie, jakbym ubrał jakąś nagle czapkę niewidkę. Nikt mnie nie widzi. No, piasek. Tak, to tu jest droga dla rowerów. Jest. Droga dla rowerów w lesie. Znak się chyba obrócił, a mało nie przeoczyliśmy. Nie będziemy musieli tym paskudnym asfaltem jechać. Poziom utrzymania tej drogi dla rowerów tutaj jest dosyć wysoki. To przypomina standardy takie jak single w Myślu prawie. Normalna leśna ścieżka. Gdyby nie ten znak wcześniej, to byśmy pewnie to mogli przeoczyć. A jakie fajne atrakcje tutaj są. Super! A jak się to nazywa, ta rzeczka? A, to jest nowy kanał Notecki. Dobra, jeszcze ujęcie w tą stronę. To nie jest najlepsze miejsce do przejścia wprawdzie, ale ci co będą komentować, to wiadomo, nie naśladować nas. O, ale cywilizacja jakaś tutaj jest. Przepraszam, to jest brak cywilizacji. To ten rower jest taki fajny, bez lekki, to sobie wrzucę na ramię. I można z nim biegać. No i Paweł złapał gumę. Będziemy zmieniać. Masz dętkę? Dętki nie mam, ale mam. Masz łatki? Do słońca idziemy. Na szczęście tylko na dole zeszło. U góry jest. Ile mam?
A ja żartowałem, że jest taki lekki, że można z nim biegać. I chwilę później okazało się, że jest kapeć. A to ona jest aż taka ciasna. No, ona jest naprawdę ciasna. Idzie, dobra. idzie. Tylko teraz trzeba tą łyżkę... O, okej. Okay. Dobra, poszło. To już teraz z górki. Nie, to bez łyżek to chyba jest nie do ściągnięcia. Nie, to ja pan nie ma szans. Łatka jest pęknięta. Nie wiem, czy to w tym miejscu czasem. Czekaj, grzej łapy, na razie ja spróbuję, bo ja mam zagrzane. Rzeczywiście ciasna jest to. Jak ty to wyjąłeś w ogóle? Chyba tak trzeba najpierw włożyć. Tylko nie wiem, jak ten wentyl się wciśnie. O, teraz będzie. Dobra, może tak. Dawaj łyżki. Łapy od razu do rękawiczek, bo łapy marzną. I raz tak było, nie? Że zeszło mi, wziąłem, dopompowałem i było okej. Okay. Czyli widzisz, moment, kiedy przejdziesz na bezdętki, musi być już coraz bliższy chyba, nie? Chyba tak. O, dobra, teraz... Teraz to już wskoczy, spokojnie. Czekaj. Łatwiej założyć niż zdjąć. Ale one są tak ciasne, te opony. Ona pompuje coś w ogóle, bo nic nie czuje? A, pompuje, dobra. No, trzyma ciśnienie. Obyśmy dojechali. Nieźle zmarzliśmy. Przewiało nas ten wiatr, to zabiera resztki ciepła. Dobra, to teraz trzeba troszeczkę chyba pocisnąć, żeby się rozgrzać, nie? Ciśnienie jest, powietrze nie zeszło. Czyli to było najszybsze łatanie dętki bezłatkowo. Ale ładnie słońce świeci, cieplutko w słońcu. Tak pewnie myślicie. Nie jest ciepło. Jest zimno. Ręce, nie czuć palców, nawet w tych rękawiczkach. Stajemy. Grzejemy dłonie. Ja grzeję na brzuchu, Paweł grzeje pod pachami. Paznokcie mnie bolą. O, wraca pomału krążenie do palców. Jaką masz temperaturę na termometrze teraz? Minus 4. Tylko, że najgorszy jest ten wiatr. Odczuwalna jest tam na ICM-ie. Dzisiaj miało być tak minus 15, minus 20 odczuwalne. No to ładnie. Przez ten wiatr, nie? Jesteśmy uratowani. Cywilizacja. Lotnisko. Znowu zeszło. No to pompuj, nie bez ściągania. To pompuję i jak już do domu chyba dojadę. No jedzie, spokojnie. Nie, trzeba przyjść na bezdętki. No to koniecznie. To jakby co to przychodź, mam wszystko co trzeba. Żaba. Dobra, no to cześć. Co? Do następnego. To by było na tyle dzisiaj.